Babciu, opowiedz nam jakąś bajkę. Proszę. Nini, bajka była wczoraj. Co wam powiem legendę. Posłuchajcie. Dawno temu, tu na naszych groniach, żył stary mnich. A to był mnich pustelnik. On był dobrym człowiekiem, wszyscy go mieli strasznie radzi. Chodzili se go pytać o rady. A on im pomogł. A oni mu za to nosili dycki coś dobrego do jedzenia. A jak nie było księdza we wsi, bo wtedy był ene jeden w mieście, a on przyjeżdżał ene roz za czas. No a jednego roku, a to był strasznie zły rok, bo wtedy była bieda, nie było co jeść, a do naszych lasów przyszło strasznie kupa cudzych ludzi za robotą. A tego samego roku mojej sąsiadce umrzył chłop. No, a że nie miała gans nikogo, komu by se mogła pożalić, także tego mnicha posłała za nią. Ona była jak wymieniona, wrócił jej chęć do żywota. No, a ona mu zaś za to podziękowała jodłem. A mnich, jak se wrócił do domu, tak szedł przez las, a tam go przepadli źli, a chciwi ludzie. Pobili go, wzięli mu to jodło, a uciekli. No, a mnich w tym lesie umrzył. A od tego czasu chodzi jego duch po lesie, a straszy ze świeczką w ręce. A to jest prawda? Nie, ta stara legenda. Wobec nie macie czego bądź. A teraz dobranoc, a spać!